Wokół nas, w naszych firmach jest masa ludzi z Ukrainy, więc zwróciłem się do eksperta. Cześć Olek! Привіт всім, радий, що вас сьогодні бачу. Ojku, no i właśnie nic nie rozumiem. Olek, właśnie mi też klienci mówią, przyjeżdżają ludzie z Ukrainy, mówimy do nich, nie rozumiemy się i oni nic nie rozumieją. Tak jest, no bo bariera językowa A jest znasz język polski? Tak. Nauczyłem się języka polskiego, dzięki temu mogę pracować w Polsce. Ale przyjechałeś na dłużej niż 3 miesiące. Tak, miałem plan zostać tutaj, w związku z tym musiałem się nauczyć, musiałem się wykształcić i generalnie mój plan był taki, że dłużej zostaję w Polsce i jestem w stanie być częścią tego społeczeństwa. Czyli jeżeli mamy do czynienia z takimi osobami jak ty, które tutaj przyjeżdżają z planem na życie, żeby tutaj mieć rodzinę, dzieci, osiedlić się, to tacy ludzie się nauczą języka, bariery językowej nie będzie. No ale chyba przyjeżdżają też inni. Tak, przyjeżdżają osoby na krótki termin, na przykład jeżeli chcą sprawić wesele swoim dzieciom lub nie wiem, dodać do budżetu domowego, budują dom albo mają jeszcze inne potrzeby domowe, to takie osoby warto, jeżeli takich osób jest dużo, warto mieć w zespołach, w których szef jest Ukrainiec albo taki, który mówi po ukraińsku. Wtedy możemy sobie ustalić standardy pracy i możemy tych standardów dotrzymywać. Rozumiem. No i wiesz co, Olek, no i właśnie minęła minuta 20, a myśmy dopiero zaczęli rozmowę. Może byśmy ją pociągnęli trochę dłużej, co? To nie będzie 1 minutówka. Może zrobimy sobie dłużej, że co ty na to? Masz no jeżeli widzowie pozwolą, to tak. Dobra, no to słuchaj, bo jeszcze jest taki temat związany z etyką pracy. Znaczy to może wielkie słowo. Po prostu kolega mi mówi tak, zatrudniam Polaków i Ukraińców. Jak wyjadę po zaopatrzenie, zostawiłem Ukraińców, nic nie zrobili. Polaków zostawiłem, coś zrobili. Co z tym jest? Jakość pracy i standardy pracy. To jest pierwsze, co powinniśmy mieć na starcie, kiedy wdrażamy osobę do firmy. W związku z tym na samym początku trzeba jasno ustalić, jakie etapy będą w pracy, co trzeba będzie robić i też mieć osobę nadzorującą. Wtedy ta jakość pracy jest w stanie wyrównać się do osób, które pracują w naszej firmie na co dzień dłużej. Mm-hmm. Dobra, no i mówimy o standardach, mówimy o dopasowaniu się do siebie. No i właśnie, my versus oni, tak? My, oni. Jak też niektórzy moi znajomi mówią, no mam pracowników ukraińskich, oni się trzymają w swoim sosie, Polacy w swoim. Co z tym zrobić? To chyba nie jest takie dobre. Tak, silos jest podstawowym problemem wielu firm, w których są zespoły ukraińskie i polskie, albo inne zespoły. W związku z tym warto mieszać. Warto mieszać zespoły tak, żeby i jakość pracy, a jednocześnie porozumienie było jak największe. Natomiast jeżeli to są bardzo duże zespoły, no to wtedy trzeba będzie mieć osoby zarządzające, które zarządzają w dwóch językach. No skoro mamy skracać ten dystans, to pomyślałem sobie, że go skrócimy. Nie będziemy sobie gdzieś tam zdalnie rozmawiać, tylko sobie już tak porozmawiamy po prostu twarzą w twarz. No bo z tego, co słyszę, to większość tematów, o których mówisz, to jest kwestia właśnie skrócenia dystansu, dystansu językowego, dystansu zespołu, wymieszania zespołów, tak wciągania jest. Ludzi do pracy. Rozumiem, że klucz sukcesu integracji pracowników z Ukrainy i polskich to właśnie to skrócenie dystansu, tak? Tak, skrócenie dystansu i wskazanie cel firmy też byłby dobrze, gdyby łączył się z celem pracownika. Wtedy mamy tak naprawdę naturalną drogę do sukcesu. Dobra, no i to z tą radą zostawiamy Was, moi drodzy słuchacze, klienci, znajomi. Ja myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieć okazję zaczerpnąć tutaj z wiedzy, mądrości i doświadczenia Olega. Dzięki, Olek. Dziękuję serdecznie.